Cześć! Dzisiaj postanowiliśmy zająć się problemem akumulatora. Zimujecie motocykl, nie podłączacie bądź podłączacie go do jakiejś ładowarki, sprawdzacie swój akumulator, jakie ma napięcie i nagle okazuje się, że wasz motocykl się nie włącza. Poza jakimś drobnym ruchem rozrusznika, drobnym zgrzytnięciem, nic więcej się nie dzieje. Mimo, że macie 12,5 V. Dlaczego tak się dzieje? Wasz akumulator jest niesprawny. Mimo, że pozornie wskazuje prawidłowe parametry. Jak możecie sprawdzić wasz akumulator? Sprawa wydaje się prosta. Teoretycznie wystarczy pomierzyć woltomierzem, napięcie jest powyżej 12 V i wszystko powinno być ok. W praktyce istotny jest prąd rozruchu i spadek napięcia podczas obciążenia tego akumulatora. A to już tylko i wyłącznie sprawdzicie testerem obciążenia, który znajdziecie w przyzwoitym serwisie. Jak to wszystko się odbywa, postaramy się wam zaprezentować. Przed sobą mamy akumulator, który przez serwis został zakwalifikowany jako uszkodzony. Sprawdzimy go zwykłym woltomierzem, takim jaki możecie sobie kupić, nie wiem, w dowolnym sklepie. Dokonujemy pomiaru. Woltomierz pokazał 12,8 V, czyli teoretycznie akumulator powinien być w porządku. Sprawdźmy go teraz testerem obciążeniowym. Początkowa wartość napięcia bez obciążenia wynosi 12,8 V, natomiast pod obciążeniem spada aż do 5,5 V. Producent dopuszcza tą wartość jako 9,5 V, czyli spadek napięcia jest o 4 V mniejszy. W praktyce oznacza to, że ten akumulator mimo początkowego napięcia 12,8 V nie będzie miał siły, żeby zakręcić rozrusznikiem, czyli tak naprawdę nadaje się do śmieci. No chyba, że chcecie odpalać wasz motocykl z pychu. Poprzednio pomiarów dokonaliśmy na akumulatorze, o którym wiedzieliśmy, że jest uszkodzony. Teraz bierzemy motocykl, którego stan akumulatora nie jest nam znany. Motocykl był sezonowany w suchym, ciepłym warsztacie. Przed końcem sezonu akumulator był sprawny, wszystko odpalało, wszystko było ok. Jak wypadnie taki akumulator bez żadnej obsługi, zaraz zobaczymy. Zaczynamy od pomiaru woltomierzem. Napięcie urosło do 12,3 V, czyli teoretycznie powinno umożliwić bezproblemowe uruchomienie motocykla. Teraz dokonamy pomiarów testerem obciążeniowym. Zapinamy klemę i sprawdzamy najpierw samo napięcie, czyli tutaj jest troszeczkę inna, wartość 12,45, a teraz pod obciążeniem. Okazało się, że pod obciążeniem wartość napięcia naszego akumulatora spadła do 6,8 V, czyli o ponad prawie 3 V mniej niż zaleca producent. Oczywiście nie oznacza to, że nie uruchomimy tego motocykla, natomiast nawet jeśli da się to zrobić, nie macie żadnej pewności, że ten akumulator wytrzyma z wami sezon, że nie zawiedzie w najmniej oczekiwanym momencie, czyli w czasie randki, w czasie wyjazdu z kolegą, w czasie jakiejś wycieczki. Jednym słowem, w tym momencie, kiedy wasz motocykl będzie wam najbardziej potrzebny. W jaki sposób dbać o akumulator, w jaki sposób go konserwować, w jaki sposób troszczyć się o niego, znajdziecie w materiale tekstowym. Natomiast ja nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował uruchomić tego sprzętu na tym akumulatorze i po tych pomiarach. No cóż, z tego akumulatora raczej mała szansa uruchomić ten motocykl. Możemy próbować z pychu, ale czy tak naprawdę na tym nam zależy?